Dobry! Ledwo się dzień zaczął, już pierwszego idiotę mam na haku. A bo nie idzie tego inaczej nazwać. Słuchajcie, jak można zaparkować, już wam pokażę, czekajcie, bo tutaj trochę nielegalnie zakręcam. Tu macie przejście dla pieszych, są te światła, przejście i ten debil zaparkował tutaj prosto na pasach. No kurde! A potem złość, bo potem złość, bo niedobra policja mnie odholowała, jak tak można. Ale... No to jest po prostu baran i to taki rasowy, z Ronawonem był. O kurde, no zabrałem go, stara renówka. Zapłacisz 300 euro, bo dzisiaj sobota. To się nauczy, że się na pasach nie parkuje, no, w centrum miasta. I to musiał od wczoraj stać, bo taki ten oblany cały deszczem, a w nocy padał deszcz, także stał całą noc i także ustał całą noc. Dlatego mówię, ja sobie nie wyobrażam, żeby w centrum miasta mieszkać, ponieważ tutaj nie ma parkingów, no. Jeżeli nie masz swojego prywatnego, to trzeba jeździć, szukać parkingu, to jest głupie. Parkują potem, a już mu się nie chce, to na pasach. Nic się nie stanie, rano przyjdę, go wezmę. Idiota. Ale wiecie co? Kiedyś sam byłem takim idiotą. Co ja kiedyś zrobiłem? Pojechałem sobie samochodem na dyskotekę. To było, ojejku, 25 lat temu. Pojechałem sobie samochodem na dyskotekę, fajna taka trzypiętrowa dyskoteka, wiecie, co piętro to inny rodzaj muzyki, tam były lata 80, 90, 90 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, różnego rodzaju. Słuchajcie, zaparkowałem sobie na parkingu, normalnie przed dyskoteką, taki wielki parking był, sobie zaparkowałem, no i wszystko, a że na dyskotece troszeczkę się rozweseliłem, że tak powiem, no a ja po alkoholu nie jeżdżę. No to zostawiłem auto, pojechałem sobie do domu taksówką. Mówię, rano sobie odbiorę auto z parkingu. Rano przyjeżdżam, faktycznie rano przyjechałem. Rano przyjeżdżam, korek jak cholera pod dyskoteką. Patrzę, co jest dane, a tam każdy omija moje auto. Okazało się, że zaparkowałem na środku jest. A jak to się stało? A tak to się stało, że dyskoteka wynajmowała jeden pas ruchu na to, żeby można było dyskotekę zrobić i na noc do którejś godziny tam był parking. No ale potem już odblokowana była ulica, no i to już nie był parking, tylko normalna droga w centrum miasta. Że mnie wtedy nie odholowali, to szok. No ale widzicie, nieświadomy idiota, bo nie przeczytał na znaku, co jest napisane. Ale ten jest świadomy idiota, parkując na pasach. Jedziemy, sobota, mamy 2 marca. Dzisiaj ma być 16 stopni, rekordowa temperatura w tym roku, mam nadzieję. Bo ja mam dzisiaj dyżur, tak sobie myślę, kurde, pojadę sobie do warsztatu, po Land Rovera, robię silnik, składam, to sobie coś tam podziubię, pewnie pierwsze zlecenie będzie gdzieś tak o 10. Nic bardziej mylnego. 7 punkt. Zlecenie, a w warsztacie byłem 6 minut. Także, jak się ma dyżur, to nie warto po warsztatach jeździć. Okej, szukamy teraz miejsca, żeby tą renówkę posadzić na ziemię. Ale tu zapakowane wszystko, kurde. O la la. Czyżby tu miejsca nie było, tutaj go wcisnę. Albo tu, tu. O, tu się go wciśnie. Mamy następne zlecenie. A co to za zlecenie? Pan poszedł sobie na zakupy do sklepu spożywczego i auta już nie mógł odpalić. I teraz jest problem, bo samochód jest na parkingu, gdzie ja tą moją zabawką z dźwigiem nie wjadę. I jeżeli się okaże, że nie będzie tylko odpalenie samochodu, że akumulator słaby, to będzie problem. Ale mam nadzieję, że damy radę i odpalimy go po prostu mobilnym akumulatorem. Spróbujemy. No i dojechaliśmy. I tutaj pod tym sklepem na parkingu powinien stać samochód.
I zobaczymy, czy stoi. No najgorsze to już jest, sklep jest otwarty, kurde. Ale damy radę. To bardzo dobre, no Scenic chyba. Gdzieś tu stoi pewnie. Czy ja tam mogę wjechać? Wysokość 2,1, także nie jedziemy. Staniemy sobie tutaj. Opla! Wiecie, co wam powiem? Tutaj, zaraz wam pokażę. Jest taki sklep, tak, knajpka chińska. Tutaj, tu. Znaczy wietnamska. O, mają przepyszną kaczkę. I wcale nie tak drogo. Na Goethe-Aleje w Berlinie, aby ktoś nie wiedział. Tego nie bierzemy. Weźmiemy sobie latarkę w razie czego. No i idziemy do samochodu, zobaczymy. Morgen. A ganze Familie ist da. Habt ihr Hoffnung oder? Ja, wir wussten nicht, wie lange der dauert. Haben wir Notfall gesendet. Der Einkauf sollte doch nach Hause. Achso, seit gestern warten Sie? Die Kappe habe ich schon abgemacht. Also, der Plus ist hier. Aber wir brauchen ein bisschen anders, wenn es geht. Gibt es da Zugang? Achso, der hat direkt hier Batterie. Hier schaffe ich nicht. Muss man das schon aufmachen. So, ist besser. Warten Sie bitte? Oh, natürlich. Danke. Leider nur zwei Hände. Ja, manchmal brauche ich sechs. Und, so. Ja, hier kommt man ja noch gut dran, ne? Ja, ja, das ist noch nicht schlimm. Welche halten wir? D oder D spielt keine Rolle. So, versuchen wir. Starten Sie denn bitte. Ja. Licht ausmachen bitte, wenn es geht. Ne, egal, gut, lassen. Ja, ist auf Automatik. Gut, ja. Lassen wir den laufen, 3-4 Minuten. Ja. Mal sehen danach, ob der startet von allein. Zwischenzeit, ich hole meine Computer. Wie ihr wisst schon, muss man den nicht abschleppen, das ist schon gut. Wie viel hat er angezeigt? Wie viel hat er gehabt? Ne, ich habe nicht gemessen. Ach so. Spielt keine Rolle, leer einfach. Leer ist leer, also spielt keine Rolle. Also neu kaufen. Ne? Unbedingt. Okay. Ich hole meinen Computer, ja. Machen wir. Lassen wir die Messer laufen. Alles klar. Tak to było. Także słuchajcie, ja sobie zrobię papierologię, znaczy komputerologię. Na tablecie wszystko wypiszemy i facet pojedzie do domu. Nie muszę go holować, bo auto odpala, także będzie następne zlecenie. Cała filozofia. No i tu się coś dzieje i tutaj teoretycznie zaraz mam odebrać jakiś samochód. Co oni tu robią? Spotkanie śmieciarzy? O, jakieś coś tutaj mają. I tu przeszkadza im jakiś samochód. Nie, oni śmieci zbierają po prostu. Opla. No i zakaz postoju jak byk. Miszki już są. A zobaczcie, wiecie jaka akcja jest? Tutaj można sobie dzisiaj przyjechać. Śmieciarze czekają. Jakieś dywany, pierdoły poddawać. Co wam w domu niepotrzebne. Fajna akcja, powiem wam szczerze. Dobra. Bierzemy go. Gdzie ja go przeparkuję, kurde? Dobra. Taka ciekawostka odnośnie czasowych zakazów postoju. Na przykład jak, nie wiem, przyjadą robotnicy i chcą tam drzewka obciąć, czy tam jakieś rury porobić, czy coś, no to wiadomo, wtedy się stawia czasowy zakaz postoju. I słuchajcie, jaki numer. Kiedyś był taki obowiązek, że jak postawiłeś auto, to miałeś 2 tygodnie czasu na to, żeby ewentualnie zerknąć, czy ono jeszcze stoi, czy
czy coś się tam dzieje, czy właśnie, czy jest czasowy zakaz postoju. A teraz jest 24 godziny. Czyli, że jedziesz sobie przykładowo na weekend gdzieś tam, przyjeżdżasz po weekendzie, stoi zakaz postoju i twojego samochodu nie ma. Niestety, ale tak jest w Niemczech. Nie wiem, jak jest w Polsce, słuchajcie, pogrzebcie trochę w internecie, bo jestem bardzo ciekaw i napiszcie mi w komentarzu. Czyli, że jeżeli jest, czyli że masz obowiązek przynajmniej raz na 24 godziny spojrzeć sobie na twój samochód na parkingu, czy jeszcze jest, czy może tam stać i tak dalej. Jeżeli nie możesz, jedziesz na wczasy na przykład, to masz klucz zostawić sąsiadce, mamie, tacie, braciszkowi czy komuś tam, kto będzie to za ciebie robił, bo inaczej ci odkolują samochód. Tyle z ciekawości. Mamy kolejne zlecenie. Jakiś starszy pan. Po czym wnioskuję? A po tym, że podał stacjonarny numer telefonu. To już jest stacjonarny numer telefonu teraz, to już jest naprawdę taki zabytek. Ale ma też komórkowy, bo stoi w takim dziwnym miejscu. Także ja sobie go tu zlokalizuję. Gdzie on tutaj jest? Kurde. No, no daleko, na Kudamie, tam gdzie jest brama brandenburska. Także jedziemy do niego, podejrzewam, że to będzie tylko odpalenie znowu auta, czy coś koło tego. A czemu cię tak dużo nie nagrywam z ulicy? To już wam powiem, bo strajki są jakieś różne dziwne, wiecie co, blokady, rowery blokują ulicę, rolnicy blokują ulicę. Nawet przyjechała ta ze Szwecji popieprzona, kurde, z tego Fridays for Future, czy jak jej tam jest, też się dołączyła do jakichś protestów tutaj znowu. I słucham radyjka sobie, wiecie, żeby uniknąć dziwnych sytuacji. No wiadomo, jakbym puścił radyjką muzyczkę, to zaraz mnie YouTube zablokuje. No i to takie jest, no. Także jedziemy do dziadka. Zobaczymy, co on tam ma ciekawego. Tak straszyli korkami i tak dalej, a tu zobaczcie, pusto. Ziggy Zoile przed nami tam. Ta statua wolności niemiecka i pusto. Zaraz dojeżdżamy do dziadka. Mam nadzieję, że to dziadek, a nie wyskoczy jakiś małolatek. Nie, ja się rzadko mylę pod tym względem. To będzie dziadek. Jaka ulica? Ta ulica się tutaj nazywa Klopstockstrasse, czyli że laska do pukania, ulica, tak można by to powiedzieć, laska do stukania, o. Kurde, wiecie co, ulica, laska do stukania, no, tak dosłownie można by to przetłumaczyć. No i mi rozbawili mnie, czekajcie, Klopstockstrasse, albo pojedziemy tą drugą. A jedziemy, Klopstockstrasse. Jak już to przeczytałem, to pojedziemy tą ulicą. Jakaś strefa, jakieś ograniczenia, pierdoły. Nie dotyczy. No tak szczerze, pomimo tylu popaprańców, co mieszka w Berlinie, bo mieszka tego od groma, to i tak ten Berlin jest w miarę czystym miastem. Naprawdę, tak się jedzie, zobaczcie, rzadko, żeby papier jakiś było widać, czy cokolwiek. No oczywiście, jak się pojedzie na Kreuzberg, czy gdzieś tam na Neukölln, na niektóre dzielnice, tak, u mnie te Rzymianie, co tam mieszkałem, no to kurde, no jest tego syfu od groma, no. Bo to są brudasy z natury. Ojciec stanie, rzuci papier, dziecko stanie, rzuci papier, no, zero poszanowania. Jakby poszli, musieli pracować w czynie społecznym i sprzątać te ulice, może by nie rzucali. O, może to jest rozwiązanie, żeby Rzymianie chodzili i sprzątali ulice. Tak, czekaj, kto ich do tego zmusi. No i mamy chyba tutaj tego dziadka, tutaj stoi sobie na tym,
A wiesz, dziadek, siwiusieńki. Czyli, że trafiony, zatopiony. Good morning. Good morning. Ich grüße Sie. Schlüssel steckt? Nee, noch nicht. Zeigen Sie. Danke. Boah. Alles eingerastet. Jawohl. Ja. Sieht wirklich nach Batterie aus. Wie lange steht der Wagen hier? Seit gestern. Ich habe gestern eine Batterie geladen. Oh, ach so. Die Batterie muss grün sein. Also wenn nicht, da ein Fehler ist. Okay. Dann laden und, wir. Und wie alt ist die Batterie? So, so alt wie das Auto. Ach so. Da glaube ich, das ist kein Fehler mehr, nur das ist bloß eine neue Batterie. Ja, das ist alte Batterie. Kaufen Sie am besten neu. Ja. Also wenn die Batterie so alt ist, ja, dann hat keine Kapazität mehr, der ladet nicht mehr vollständig, wissen Sie? Und egal wie lange ja, sie ladet, wie lange, wie öfter sie laden, die haltet nicht mehr. Starten bitte, dann geben Sie mir den Deckel. Und jetzt, ja, das ist das wirklich alte Batterie. Also ich kann das nicht richtig messen, wie viel Kapazität hat und so weiter. Also wirklich wechseln. Ja, das ist. Wenn Sie mich denn Geld sparen, wenn Sie haben ein bisschen Werkzeug zu Hause, da kann ich Sie empfehlen, selber machen. Weil das ist eine Schraube 10, eine ja, 10 ja. Ja, und ja, das ist eine 13, Halterung. Ja, und das ja, war's. Weil sonst müssen Sie bezahlen für die Arbeitszeit, ne? Ja, bei Atelier. Ja. Aha, okay. So kaufen Sie eine Batterie, kostet Beispiel 100 Euro und haben Sie nur nächste 10 Jahre. Ja. Haben wir. Das ist ja toll. Also. Ich mache da nur ein bisschen Papierkram. Eine Minute können Sie fahren, ja? Ja. Ja, ein Unterschied bitte. Aber weg ist ja. Alles Gute, ja? Bleiben Sie gesund. Und danke euch. Und zu Werkstatt. Ihnen alles Gute. Tschüss, tschüss. Ach, gibt's noch was? Dankeschön. No i jeszcze piątkę dostaliśmy. Teraz sobie gdzieś tutaj stanę w jakimś zaułku i zadzwonimy do dyspozytora. I teraz jaki numer? Bateria wyczerpana. Pan ją wczoraj ładował, ale mówi, że no nie ładuje już tak dobrze. I się pytam, ile ma ta bateria? On mówi, no tyle co auto. Auto 2013 rocznik, czyli mamy 2024, 11 lat. Ja mówię, wie pan co?
to już jest czas, żeby ją wymienić. I wysłałem pana tutaj zaraz do warsztatu. Pokazałem mu, jakby sobie chciał sam wymienić, bo to wiecie, rencista, nie każdy ma pieniążki. To żeby sobie po prostu pokazałem mu, że tam są dwie dziesiątki, jedna trzynastka, można samemu wymienić, a jeżeli nie da rady, no to niestety w warsztacie za wymianę będzie musiał zapłacić. Koniec zlecenia, robimy następne. Dzisiaj mamy dzień baterii. Mieliśmy Renówkę, baterię, Golfa, baterię, teraz mamy Forda Fiestę, baterię i następne mamy Sharana, Fawika, Volkswagena, także nie odpala, pewnie bateria. Kurde, dzień baterii. Dziwne, bo 15 stopni mamy dzisiaj, zobaczcie, mamy 12 na termometrze. O, a przy okazji, pokażę wam może teraz, jak się obsługuje takie autko. Co to jest? To jest automatyczna skrzynia biegów. Tu mamy hamulec ręczny. Jak ktoś nie wie, hamulec ręczny w ciężarówce jest na powietrze, nie na jakieś tam linki. Samochód ciężarowy jest na powietrze sterowany. Praktycznie wszystkie tam cięgła, nie cięgła, wszystko to jest na powietrze sterowane w samochodzie. Mamy tutaj skrzynię albo automatyczną, albo manualną. Widzicie, to jest manual albo automat. I teraz tak, tu mamy dwa guziki. Tu jeden, tu drugi. Tutaj jak sobie wbiję, na przykład przesunę do przodu, widzicie tak, cak, cak, to mi się wbije jedynka. I tak mogę sobie przesuwać, widzicie, dwójka, z dwójki wystartować, żeby nie startować z jedynki. Albo przełączam sobie tutaj na manualną i wtedy wbijam, jeden, dwa, trzy, popycham po prostu, jeden, dwa, trzy, albo zbijam biegi w dół. Tak to w skrócie wygląda. Co tam jeszcze mamy takiego ciekawego? To jest fajny, na przykład guzik, to jest taka blokada, jak naciśniecie hamulec, jak stoicie tak pod górę, to on trzyma parę sekund ten samochód, żeby wam nie zjechał, żebyście mieli czas na przykład sobie wbić, nie wiem, hamulec ręczny, czy coś tam, coś tam, coś tam. Taka fajna funkcja tu jest, a tak poza tym ten samochód nie ma nic takiego dziwnego. Jakieś tam, wiecie co, dużo jest urządzeń, ale których kierowca nie steruje, które robią się same. To wszystko. Jedziemy na nowe zlecenie. No i mamy coś ciekawego. Pani pojechała na... Znaczy pani. Nie wiedziałem, że pani, ale przeczytałem zlecenie, mówię, pewnie będzie pani. Kobitki, ja was nie chcę obrażać, ale wiem, kobiety robią takie rzeczy, nie ma się co śmiać. Na parkingu pani gdzieś zawisła na jakimś krawężniku. Zobaczymy, co się tam wydarzyło. Jedziemy. Słucham sobie radia i reklamy lecą, nie? I reklama mnie jedna rozwaliła. Zaczyna się reklama. Chrapanie, nie? I mówi tam lektor. Niestety, nie możemy ci załatwić, żeby twój pies nie spał z tobą w łóżku. Ale możemy ci załatwić większe łóżka. Najlepsze łóżka, tylko u nas. Rozwalili mnie. Daliście się mnie w komentarzach, jak tam u mnie jest z pauzą. Kierowcy ciężarówek wiedzą, o co chodzi. Przerwa. Wiadomo, trzeba przerwę robić, żeby się zregenerować i tak dalej, i tak dalej. Jest to przymusowe. Nie będę tam mówił wam co, jak, ile i tak dalej, i tak dalej. To jest bez znaczenia, ale kierowcy ciężarówek będą wiedzieli, o co chodzi. O, czekajcie. Bo tutaj mi skrzekaczka krzyczy, gdzie mam skręcać. Słuchajcie, ja robię sobie przerwę oczywiście. I co robię podczas przerwy? Podczas przerwy zajmuję się moimi hobbystycznymi sprawami, czyli na przykład jeżdżę sobie ciężarówką. Tak. Rzadko sobie robię przerwy, prawdę mówiąc. Chyba, że jestem zmęczony, to mówię, robię sobie przerwę. Ale ja nie muszę sobie przerw robić. Nie mam takiego obowiązku. Nie mam tutaj, zobaczcie, tu mamy urządzonko, nawet karty nie mam włożonej. Nie mam czegoś takiego. Kartę wiecie, gdzie mam włożoną? Moją kartę mam włożoną do mnie, do portfela. Ją mam. Ale pomocy drogowej nie obowiązuje coś takiego jak przerwa obowiązkowa. No bo wyobraźcie sobie na przykład wypadek na autostradzie, dzwonią po mnie, potrzebny dźwig, przyjedź Sylwester, trzeba podjąć, a wie, że teraz ja mam pół godziny przerwy.
No nie, nie da się tak. To są nagłe przypadki w większości, także nie ma czegoś takiego jak przerwa. Jestem zmęczony po prostu. Mówię dyspozytorowi, robię sobie przerwę i wszystko, żeby nie było zagrożenia w ruchu drogowym. Człowiek odczuwa, jesteś zmęczony, przerwa. Koniec. Ale tak oficjalnie nie ma przerw. Nie ma czegoś takiego. Jesteśmy wykluczeni z tego typu spraw. Ot taka ciekawostka. Jedziemy dalej na zleceniowe. Jakie ładne meble tam powystawiane są. Antyki jakieś. Nie widzieliście, nie? Oj, jak mi przykro. Jedziemy, zobaczymy. Czeka dziewczyna. Podejrzewam, to dziewczyna młoda jakaś pod sklepem. Wjechała na krawężnik, nie może zjechać i tak dalej. Stara bajka, normalna. Standard. Dźwignię podniosę, obrócę, jak wszystko będzie dobrze i pojedzie sobie dalej, jeżeli tam nie uszkodziła nic od spodu. A jak uszkodziła, to ją odholujemy. Pod taka cała historia będzie z tym wszystkim. Zaraz zobaczymy. Jesteśmy na parkingu i szukamy szczęśliwej pani, która utknęła. Nie wiem, gdzie to jest. A, tam jest. Jeszcze z dzieckiem małym. Ojejku, jak wjechała w dziurę. Chcesz ile ausoda? Weiß bleib hier bisschen. Da besser umparken. Weiß muss der Weiße rausholen. Nie wygląda źle. Obejrzymy to. Halo! Nö. Es liegt halt auf. Wenn ich jetzt rückwärts fahre, dann mach ich ja nicht schleifen. Nö. Machen wir das schon mit Kran. Alles gut. Aber es sieht nicht schlimm aus. Wirklich. Ja, passiert. Ja, sieht wirklich komisch. Das ist hier wirklich komisch. Ja. Alles gut. Darf ich Schlüssel bitte haben? Na? Ein bisschen Action heute. Ja. Ich nie wygląda źle. So, bitte, ich muss ein paar Fotos erstmal machen. O, teraz zrobić parę zdjęć, bo to będzie ekstra praca dla firmy. Ekstra pieniądz. Weil da ist schon Bergungsarbeit. Was? Ja, und die Versicherung sollte ein bisschen anders bezahlen danach. Weil wir müssen hier Kran nutzen, das ist die Sache. Aber keine Sorge, musst du nichts zahlen. Keine Zusatzkosten. Alles gut. Nicht anpassen, alles gut. Ja. Gut. Holen wir den.
kończymy sobie. Dźwigi go wyciągniemy. Umgekehrt halten. Telefon umgekehrt halten. Jawohl. Und lassen wir den fliegen. Sonderausstattung bei Hyundai. Nee. Ach, ist nicht schlimm, wirklich. Kann viel schlimmer sein. Musste ihm einfach sagen, Frauen tun sowas und das war's.
Also nicht mal eine Kratzer. Alles gut. Fein gemacht. A teraz mamy następne zlecenie. Kobieta. Skąd wiem? Ponieważ na pytanie, czy posiada pani koło zapasowe, padła odpowiedź, nie wiem. Tak, jedziemy, zobaczymy, co ona jeszcze nie wiem. Już go widzę. Pan mi macha. I taki człowiek, ja myślałem, że to kobieta. Taki człowiek nie wie, czy ma zapasówkę, czy nie ma. Schalujemy go. Chyba. Zobaczymy, co tam mamy. Guten Tag. Was haben wir Gutes? Vorne, Platten vorne rechts. Eventuell, ich weiß nicht, ob das besser wäre, wenn wir das vor Ort machen. Du, Bordsteigkante hier, sieht man schon. Ja. Eventuell ist hier hinten, ich kann das nicht so erkennen, ob ist hier was hier drin? Nein. Nee, das ist nur Platz, ja, viel. Gibt's keine. Okay. Abschleppen. Also muss abgeschleppt werden? Ja. Ja. Wo denn? Bitte? Ist alles da. Also. Danke. Porsche. Stoi sobie Porsche. Kurde, jakie to niskie. Takie niskie auto tu zrobił. A kółka jak od roweru, takie wąskie ma. To drugie Porsche też. Strasznie źle wyważony samochód. Mówię wam.
jak się podnosi BMW, to to jest moment i auto, nie trzeba nic zrobić i od razu auto siedzi. A Porsche trzeba trawers obracać, całkiem inna bajka. Bierzemy z łoma. Ein bisschen laufen und so weiter. Aufregung. Christoph.